24 października wspominamy błogosławionego Contarda Feriniego. Contard Ferini urodził się w Mediolanie 4 kwietnia 1859 roku. Jego rodzicami byli Rinaldo i Ludwika Buccellani. Szczególny wpływ na syna wywierał ojciec, który imponował mu nieskazitelnym charakterem i szczerą pobożnością. W tamtych czasach niewiara była czymś modnym, przede wszystkim na uczelniach wyższych. Po celującym ukończeniu studiów średnich, Contard rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Pawii. Wraz z nauką prawa nie mniej żarliwie pogłębiał w sobie wiedzę religijną i życie według Ewangelii. W środowisku wrogo nastawionym do kościoła wyróżniał się tak dalece, że nazywano go z półuśmiechem świętym Aloizem. Przyroda była dla niego najprostszą drogą do Boga. Wolny czas lubił spędzać na łonie natury. To tu czuł się najlepiej i najbliżej Stworzyciela. Poza prawem studiował także klasykę grecką i rzymską. Celująco ukończył studia, mając zaledwie 21 lat. Dla poszerzenia swoich prawniczych wiadomości udał się do Berlina. Po 3 latach powrócił do Pawii, gdzie wykładał prawo rzymskie. Już w pierwszych wykładach zaimponował zarówno słuchaczom, jak i profesorom głębią, jasnością i atrakcyjnością wykładów. Jego imię stawało się coraz głośniejsze, a na jego wykłady ściągało coraz więcej słuchaczy. Contard był zawsze pogodny. Mimo swej rozległej wiedzy był zawsze pokorny i skłonny do służenia pomocą. Od uczniów żądał jednak solidnej pracy i rzetelności. Sam też świecił przykładem sumienności. Napisał ponad 200 artykułów naukowych. Wydano je w 5 tomach. Szczególnie pasjonowały go tematy i problemy nowe, jeszcze nierozwiązane. Należał do konferencji świętego Wincentego a Paulo, a swój wolny czas poświęcał odwiedzaniu ubogich. Złożył też ślub do zgonnej czystości. Codziennie uczestniczył we mszy świętej i przyjmował komunię, a w 1886 roku wstąpił do trzeciego zakonu świętego Franciszka z Asyżu. W latach 1887-90 przeniósł się z wykładami do Messyny, a w latach 1890-94 do Modeny, po czym powrócił do Pawii. W roku 1895 powołano go na doradcę prawnego miasta Mediolanu. Mając przez 4 lata wgląd w administrację, popierał prywatne szkolnictwo katolickie, które było niechętnie widziane przez władzę. Podczas swoich wakacji spędzanych w ulubionej miejscowości nad Lago Maggiore zaraził się tyfusem i zmarł 17 października 1902 roku w wieku 43 lat. Jego relikwie spoczywają w kościele Serca Jezusowego przy Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie. Osobisty przyjaciel profesora Feriniego, prałat Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, powiedział o nim: trudno by mi było powiedzieć, który z darów bożych wysuwał się w nim na plan pierwszy. Najwięcej w nim podziwiam jego wiarę i życie chrześcijańskie w naszych czasach. Papież Pius XII, który sam też był tercjarzem franciszkańskim przy okazji beatyfikacji w 1947, nazwał Contarda modelem katolika naszych dni. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś w swoim kościele błogosławionego Contarda, który wskazywał młodzieży drogę zbawienia. Spraw, abyśmy naśladując jego przykład, wiernie szli za Chrystusem naszym Mistrzem i razem z naszymi braćmi doszli do Ciebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.